Komisja Zdrowia Rady Powiatu Gliwickiego spotkała się na wyjazdowym posiedzeniu, a jego miejscem był Dom Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej. Wszystko dlatego, że obiekt przeszedł niedawno gruntowny remont. Komisja bardzo pozytywnie oceniła zmiany, jakie zaszły w placówce. Dom Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej był miejscem, w którym spotkała się Komisja Zdrowia Rady Powiatu Gliwickiego. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w tym miejscu nie bez przyczyny. Niedawno zakończył się bowiem kolejny etap remontu tego wiekowego obiektu. Radni mieli zatem okazję zapoznać się z efektami prac. To co zobaczyliśmy dzisiaj... Cieszy oko. Cieszymy się bardzo z tego, że ci mieszkańcy mają tak wspaniałe warunki, że mogą rozwijać swoje talenty, bo przecież oni się zajmują niektórzy fotografiką, niektórzy malują. Są różne przypadki, lżejsze i cięższe. Natomiast każdy z nich może tutaj mieszkać czuć się jak u siebie w domu i to jest dla nas najważniejsze. Modernizacja domu pomocy społecznej Zameczek trwa od kilku lat w tym czasie między innymi wymieniono źródło ogrzewania, stolarkę okienną i zmodernizowano dach, który znajdował się w fatalnym stanie. Również wewnątrz budynku zaszło wiele zmian. Zmodernizowaliśmy całe poddasze. Zrobiliśmy to oczywiście dla naszych pensjonariuszy. Moim zdaniem mają tu bardzo dobry standard mieszkania, i to nie jest wszystko. No, musimy patrzeć w przyszłość i zmodernizować szczególnie mam tu na myśli termomodernizację ścian zewnętrznych. No i tu. W porozumieniu z konserwatorem zabytków będziemy musieć dobrać odpowiednią technologię. Jak informuje starosta gliwicki Waldemar Dąbek, Rada Powiatu już postanowiła o zabezpieczeniu środków na ten cel. W planie jest również zagospodarowanie terenu wokół placówki. Dla Kuźni Nieborowskiej jest to bardzo istotny obiekt, gdzie odbywają się także msze. Święte w soboty, także zebrania wiejskie. Tu odbywa się właściwie całe życie kulturalne tej wsi, tutaj w naszym Domu Pomocy Społecznej. Dodajmy, że podczas styczniowego wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia Rady Powiatu Gliwickiego omówiono sprawozdanie za rok 2016. Członkowie zapoznali się także z projektem uchwały dotyczącej zmian w statucie Knurowskiego ZOZ-u.